Ponad 2000 uczniów z podkarpackich szkół obejrzało dziś ostatni przed wakacjami spektakl internetowego teatru TVP. Tym razem były to przygody Koziołka Matołka przygotowane przez aktorów Gdańskiego Teatru Wybrzeże. Koziołek Matołek to jedna z ulubionych postaci dziecięcych bajek i komiksów. Kiedy wyrusza w świat, by dotrzeć do Pacanowa, nieraz wpada w tarapaty, ale mimo kłopotów wytrwale zmierza do celu. I właśnie do tego zachęcał najmłodszych spektakl przygotowany przez Gdański Teatr Wybrzeże, by działając poznawać samych siebie. Dziś dzięki połączeniu internetowemu przedstawienie obejrzało m.in. ponad 100 uczniów szkoły podstawowej w Tuczępach koło Jarosławia, a także 30 innych szkół w regionie, przede wszystkim w małych miejscowościach, gdzie dostęp do teatru jest trudniejszy. W tym roku Telewizja Polska w ramach internetowego teatru dla szkół transmitowała 8 spektakli przygotowanych przez aktorów w całej Polsce. Za każdym razem oglądali je uczniowie około 50 szkół w regionie.